Roberta Zaremska, witam i zapraszam na Ekspres Powiatu Tarnowskiego. A w nim jest wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego. Most w Lubaszowej został zamknięty, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. OSP Żabno ma 125 lat na urodziny, jednostka dostała nowy wóz. Strażacy rywalizowali, ratując życie. W Zakliczynie odbyły się pierwsze powiatowe zawody w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. W Tuchowie miało miejsce pierwsze powiatowe święto rodziny u matki oraz sanktuaryjny festyn rodzinny. Z kolei w Żuchowej odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Radni powiatu tarnowskiego głosowali w sprawie absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnowskiego za 2018 rok. Zanim podjęto obie uchwały, odbyła się debata o raporcie nad stanem powiatu tarnowskiego, rozpatrzono też sprawozdania finansowe i majątkowe oraz sprawdzono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ostatecznie Zarząd Powiatu Tarnowskiego otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Wiadomo, że wotum zaufania jest jakby tutaj niezbędne i konieczne, bo nieotrzymanie dwóch wotum zaufania są to pewne konsekwencje wynikające również z tej ustawy. Oczywiście na ostatnich komisjach radni podkreślili bardzo dobre wykonanie budżetu, więc myślę, że jestem pełen optymizmu, że dzisiaj może nie jednogłośnie, bo wiemy, że zawsze opozycja ma swoje prawa, ale myślę, że gdyby opozycja podeszła do tego wykonania budżetu w sposób obiektywny, to myślę, że wszyscy powinni dzisiaj jednogłośnie zagłosować za wotum zaufania, a później oczywiście za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnowskiego przez Radę Powiatu Tarnowskiego. Mówił na chwilę przed rozpoczęciem sesji starosta tarnowski, a przewodniczący Rady Powiatu dodawał. Oceniam, że zarząd pracuje bardzo dobrze pracował w 2018 roku. Dużo by gadać na ten temat dobrych rzeczy. No to przede wszystkim inwestycje, to podstawa, zapewnienie lepszego życia w różnych dziedzinach naszym mieszkańcom. Między innymi zakończenie budowy ośrodka szkolno-wychowawczego w Wierzchosławicach, w Wódniakach. Poza tym wiele kilometrów dróg wyremontowanych. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium głosowało 27 radnych, a jeden był przeciw. Z kolei wotum zaufania Rada Powiatu Tarnowskiego uchwaliła jednogłośnie. Są duże utrudnienia dla kierowców z gminy Tuchów. Od 10 czerwca most w Lubaszowej jest nieczynny. Powodem jest remont tej przeprawy. Objazd planujemy przez drogi wojewódzkie 997 i 980 w stronę Rzepiennika Suchego, później drogą naszą 1403K w stronę miejscowości Olszyn i tak samo, biorąc pod uwagę od Szerzyn z Olszyn, jedziemy na Rzepiennik Suchy. To jest objazd ogólny, przyjęty jak tak zwany tranzytowy i objazd obejmujący samochody ciężarowe. Taki objazd dla społeczności lokalnej i samochodów osobowych może się odbyć też przez drogę gminną do miejscowości Burzyn. Ta droga w ostatnim tygodniu przy współpracy z gminą Tuchów została poprawiona. Dodajmy, że remont mostu w Lubaszowej ma potrwać pół roku. Ponowne otwarcie odnowionej przeprawy zaplanowano na 30 listopada bieżącego roku. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To hasło od wielu lat przyświeca strażakom ochotnikom podczas ratowania ludzkiego życia i mienia. Jedną z najdłużej, a zarazem najprężniej działającą jednostką w powiecie tarnowskim jest OSP Żabno. Właśnie ta jednostka świętowała w tym roku 125 lat istnienia. Z tej okazji otrzymała wyjątkowy prezent. Samochód, o który walczyliśmy praktycznie 4 lata, od 4 lat żeśmy zabiegali. No i w końcu udało się w zeszłym roku doprowadzić do końca. Zgromadzić fundusze i zakupić nowy średni ratowniczy samochód, ratowniczo-gaśniczy. Myślę, że ten samochód jest taką wartością dodaną do tego jubileuszu. Bardzo czekali na ten samochód, rzeczywiście bardzo dobry, nowoczesny samochód, który będzie służył, myślę, że przez następne lata. Natomiast sam jubileusz, to 125-lecia, no to rzeczywiście jest to wspaniały jubileusz, bo będzie swoimi porządkami jeszcze sięga powstanie tej jednostki do lat zaborów, wtedy, kiedy jeszcze Polska nawet nie śniło się jeszcze o niepodległości, kiedy jeszcze było bardzo daleko.
OSP Żabno powstało w 1892 roku. Obecnie to jednostka z największą liczbą wyjazdów w powiecie tarnowskim. Od początku roku druhowie byli wzywani do około 85 zdarzeń. Szybka reakcja, umiejętność podejmowania błyskawicznych decyzji w trudnych warunkach oraz odporność na stres. Między innymi tymi cechami muszą wykazać się ci, którzy na co dzień niosą pomoc. Wśród nich są też strażacy. Specjalnie dla nich w Zakliczynie zorganizowano pierwsze powiatowe zawody ratownictwa w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Przygotowaliśmy dla nich 6 scenek, każda ekipa bierze udział w tych 6 scenkach. Z ciekawych rzeczy, które tutaj się dzieją, to rodzą się dzieci, dodatkowo mamy osobę, która popełniła samobójstwo, mamy również pacjenta, który w wyniku pracy przy rolnictwie został przejechany przez własny ciągnik, dodatkowo mamy bójkę kibiców na rynku w Zakliczynie, mamy również rekonstrukcję wypadku mnogiego, który miał miejsce koło klasztoru w Zakliczynie. Jeżeli chodzi o zdarzenia, to były i łatwiejsze, i trudniejsze. Zdarzenia z takimi, którymi się spotykamy na co dzień, typu osoby gdzieś tam pracujące na roli, poszkodowane przez urządzenia rolnicze, no oraz takie sceny, które myślę, że wielu strażaków zaskoczyło, gdzie jest wiele osób poszkodowanych. No tu jest bardzo ciężko ogarnąć całą sytuację z tego względu, że tych ratowników mamy niedużo, jest jedna torba medyczna, a poszkodowanych jest bardzo dużo. Dodajmy, że w zawodach, które odbyły się na terenie Zakliczyna, wzięło udział 11 drużyn reprezentujących jednostki z terenu powiatu tarnowskiego. Najskuteczniejsi w udzielaniu pomocy okazali się druhowie z OSP Tarnów-Rzędzin. Drugie i trzecie miejsce zajęli strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy z JRG. Zdaniem socjologów to najważniejsza i podstawowa grupa społeczna. Rodzina, bo o niej mowa, uczy wartości i zasad życia w społeczeństwie. Aby podziękować za trud codziennej pracy, w Tuchowie zorganizowano pierwsze powiatowe święto rodziny u matki. Rodzina w Polsce jest najważniejsza i żadne ruchy, żadne działania innych grup, nienormalne działania nie będą tolerowane przez nas, przez samorządowców. Dlatego też zdecydowaliśmy, ażeby tutaj pokazać wartość rodziny, że jest najważniejsza w naszym życiu nie tylko takim religijnym, ale również w tym życiu publicznym, gdzie jest to najmniejsza komórka społeczna. Żyjemy w takich czasach, że coraz trudniej albo można powiedzieć, że rodzina jest różnie interpretowana, dlatego chcemy promować, no mówimy, zdrową rodzinę, to znaczy chrześcijańską rodzinę, rodzinę według zamysłu Bożego jako związek mężczyzny i kobiety. Dlatego też promujemy te małżeństwa, które mają swój też taki pokaźny dorobek życia małżeńskiego. Małżeństwom z długoletnim stażem wręczono dyplomy i upominki. Takie podziękowania trafiły do wielu par z terenu powiatu tarnowskiego. Wróżki są wśród nas. Pod takim hasłem odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Żuchowej. Jest to spotkanie integracyjne rodzin zastępczych z powiatu tarnowskiego wraz z wychowankami, z pracownikami i wychowankami placówki opiekuńczo-wychowawczej Promyk oraz razem z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. To bardzo ważne dla nas święto. Chcemy obecnością tutaj i przygotowaniem atrakcji dla dzieci oraz dla ich rodziców zastępczych podkreślić ważność tej funkcji. Chcemy podziękować za trud włożony w codzienność, w wychowanie, w opiekę, w leczenie, w diagnozowanie, w systematyczną pracę z dziećmi, które potrzebują tej pomocy, a są pozbawieni opieki rodziców biologicznych. A dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc.